Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku dotyczącego przebarwień. Dzisiaj chciałbym poruszyć jeden króciutki temat. Dlaczego nie polecam peelingów w stosowaniu na przebarwieniach? Jest to związane głównie z agresywnością działania peelingów. Peelingi z założenia nie są metodami selektywnymi i one są w stanie z jednej strony faktycznie usuwać przebarwienia, bo mamy peelingi bardzo mocne, mamy też peelingi oczywiście dedykowane do usuwania przebarwień, które po prostu złuszczają całą skórę, ale nie działają selektywnie, czyli nie działają w takim mechanizmie, żeby tylko skupiać się na tych elementach w skórze, które są odpowiedzialne za przebarwienie. One działają na całą skórę i w efekcie tej małej selektywności po prostu bardzo silnie skórę podrażniają. I my peelingiem z jednej strony oczywiście możemy usunąć przebarwienia, ale z drugiej strony to silne podrażnienie w zdecydowanej większości przypadków powoduje reakcję obronną, objawiającą się pojawieniem się przebarwień pourazowych, pozabiegowych. O tym mówiłem króciutko w jednym z wcześniejszych filmików. Dlatego ja uważam osobiście, że na żadne przebarwienia peelingi nie są dobrą metodą, a już na pewno nie na żadne przebarwienia na twarz. Niektórzy co prawda argumentują, że na przykład takie plamy starcze na dłoniach można efektywnie usuwać kwasem TCA. I to jest prawda, że my kwasem TCA możemy usunąć przebarwienia, bo on właśnie wypala wszystko. Tylko jest to bardzo agresywny zabieg, obarczony dużym ryzykiem albo przebarwienia pourazowego, albo odbarwienia, czyli zrobienia z brązowej plamy, białej plamy, z którą już bardzo trudno jest coś zrobić, albo w ekstremalnych przypadkach spowodowaniem blizn. Są po prostu lepsze i bezpieczniejsze metody nawet na te prostsze przebarwienia niż peelingi. Dlatego ja u siebie na przebarwienia nie stosuję już wiele lat zabiegów chemicznych na przebarwienia. Bardzo rzadko stosuję wspomaganie chemiczne w postaci kremów. To faktycznie czasami stosuję, ale jako dodatkową terapię. Do usuwania przebarwień po prostu stosuję nowoczesne technologie laserowe i nie tylko laserowe. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam do kolejnego.